Panie Damianie, skąd pomysł na założenie takiego zespołu? Pomysł zrodził się w 2015 roku, kiedy to wyszedłem z taką inicjatywą w Rabie Wyżnej, by powstał taki wtedy niewielki zespół, bo 20-25 osób, żebyśmy wszyscy mogli się spotkać na góralskiej pasterce w Rabie Wyżnej i właśnie w 2015 roku zakolędować. No i to się okazało, udało się spełnić z sukcesem i tak wystąpiliśmy. No i do dzisiejszego dnia zespół się rozwija, powiększa, no i jest już nas 225 osób. A jak to się stało, że zespół aż tak się rozrósł? Tak się stało, że co rok zainteresowanie zespołem i też prestiż i jakby rozwój zespołu, no rósł w górę. Coraz więcej osób i z gminy Raba Wyżna i tak naprawdę z Podhala i z południa Polski było zainteresowanych tym, co się w ogóle dzieje w tej Rabie Wyżnej, że powstaje taki duży zespół, cały czas on rośnie, rozwija się i wiąże się to też z tym, że wiele ludzi chciało i spróbować swoich sił muzycznie, artystycznie, ale też właśnie poznać rówieśników, by się zintegrować, by myślę dla tych dzieci, młodzieży, rodzice szukali takiego zajęcia, żeby te dzieci zaczęły coś robić takiego. Myślę, że oderwać ich od tej takiej rzeczywistości i komórek, i komputerów. Więc no, tak to się wszystko rozrosło, tak działa i teraz już jest nas bardzo dużo. No i myślę, że na zawodowym poziomie działamy i to jest coraz lepiej jeszcze. A jak udaje się panu zapanować nad tak liczną grupą? To jest trudne pytanie, bo nieraz sam nie potrafię sobie na to odpowiedzieć. Mam bardzo dobry kontakt z moimi artystami i młodszymi, i starszymi. Oni też nawzajem mają do siebie respekt, szacunek. No i myślę, że przez to, że oni są tak dobrze wychowani i też w domu rodzice kształtują ich charaktery, ich przygotowują do tych prób i do tej całej relacji w tym zespole, dlatego też oni no mają wielki szacunek i podejście bardzo ambitne do tego, dlatego no powiem szczerze, że nieraz są trudne momenty, ale radzę sobie z tym bez problemu, bo mamy bardzo dobry kontakt i potrafię zareagować na takie problemy zespołowe, które w cudzysłowie gdzieś tam są nieraz taką bolączką, ale to jest normalne, bo to jest ponad 200 ludzi, 200 różnych charakterów, temperamentów. Do tego każdy z tych młodych artystów ma dwóch rodziców, więc nas jest ponad 600, więc to jest ogromna grupa. Ale dogadujemy się wspaniale i to jest najważniejsze jest to, żeby okazać zrozumienie, żeby jeden z drugim starał się znaleźć ten konsensus, żebyśmy próbowali się dogadać, próbowali znaleźć wspólny jakiś taki właśnie mianownik, wspólną drogę i no i ten właśnie efekt, który chcemy uzyskać. A jak ta ogromna grupa się przemieszcza na koncerty, bo jest ich sporo? Przemieszczamy się głównie autobusami, jeździmy na 3 autobusy plus bus techniczny i też niektórzy rodzice oczywiście na własną rękę osobówkami. No ale to tak są 3 autobusy, bus lub 2 busy, w zależności gdzie jedziemy. Ale w maju wybieramy się do Włoch, tam lecą 4 autobusy, mamy u papieża koncertować, już nie kolędować, ale koncertować. No i tak to wygląda. Wiadomo, że to startowało tam od autobusu jednego, później były 2 autobusy, to już było naprawdę wielkie coś. No teraz są 3 autobusy, 2 busy, to już jest duża grupa, duża kadra w ogóle, bo to nie tylko dzieci, nie tylko artyści, ale opiekunowie, rodzice, osoby crew, czyli całej tej ekipy naszej i technicznej, i organizacyjnej, i osoby od wizerunku, więc od strojów, od kostiumów, to wszystko, to jest cały szereg ludzi, którzy tutaj wspierają to stowarzyszenie, działają i jest to dla nich na pewno priorytet, to jest taka nasza duma, że możemy w tym uczestniczyć i wszyscy rodzice z tego się cieszą.